Powiem wam tak. Jest jakiś kawałek krążka. Ja nie wiem, czy to nie jest srebro, powiem wam, ale zaraz doczyszczę. Jest ułamany, to jest fakt. Uciachany z jednej strony, ale nie przeze mnie, żeby nie było. Będzie srebro, będzie srebro. A więc słońce i wykopki. I kolejny raz jestem wiadomo gdzie, bo tutaj jeszcze jest możliwe, że coś znajdę, powiem wam. W tym miejscu pozdrawiam moją żonę, która powiedziała, że jest ciepło, jak rano wróciła ze sklepu. Pozdrawiam cię, Barbaro. Nie jest ciepło. Wcale nie jest ciepło, ja w polarze. I powiem wam, że nie przedłużam tego, bo mam pierwszą krągłość, która jest tutaj. Czym ja zaczynam dzisiaj? Jakimś Adolfem podjechanym. Ło, strasznie podjechanym. No pewnie dziesiątka, o tu chyba widzę dziesiątka, o tak o. Dziesiątka Adolfowa. No i jest pierwsza moneta, jakby nie było, jest tam też łuska jedna i po prostu do następnego dołka. I patrzcie moi kochani, wspaniale, ale czuję, że mam plombę. I co dziwne, już mam jakiś kontekst, powiem wam, bo właśnie z tej strony znalazłem w pierwszej części, tam dwa odcinki temu na tym polu, że tak załóżmy, że to była pierwsza jakby część. I właśnie w tym rejonie, tu bliżej lasu. I zobaczcie. Oczywiście, mam plombę. Fajne te plomby tutaj są, one jakieś takie... Jakieś tam napisy w tamtej części, tamta plomba oczywiście. Kto się dopatrzył, tu był napis Gdynia z tym orłem, co tam była ta plomba. Tu jest jakiś jeszcze kawałek żelaznego elementu doklejone, ale dobra, jest plomba i... O kurde, gdzie ona wleciała? O, i lecimy dalej. Patrzcie, możecie mi wierzyć lub nie, ale ja wziąłem monetę łopatką taką, tą ziemię tu i od razu patrzę, widzę kółko. Widzę krągłość. Moneta na 100%. O kurde. Ale zajazd. No niestety, te monety u mnie takie wychodzą. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. Chcesz mieć fajną monetę, musisz znaleźć srebro. Ale tutaj jest prusak. Fenol pruski. Nie, nieczytelny. Nieczytelny. No i tyle. Ale uznaję, że mam drugą monetę. Dobra, już widzę konkretnie, powiem wam, gdzieś tu, o tutaj, kolejną rzecz. No zobaczmy, co to będzie. Wygląda na monetę. O. Teraz pytanie. Czy to jest PRL? Co to takie te? Powiem wam, że... Nie, to jest 50. Rajsfenole chyba, powiem wam. No faktycznie, takie bicie było... Inne PRL-e mają takie troszeczkę niższe, powiem wam, bicia. Przynajmniej na Equinoxie, nie? Dobra, mamy trzecią monetę. Powiem wam, że tutaj za drzewami tej takiej okolicy, takiej trójkącie, że tak powiem, to jest nawet jakoś ciepło, znośnie. Ale gil to dzisiaj, powiem wam, jak ping-pong skacze normalnie, jak ping-pong. Tylko wystarczy, że wyjdę tam na pole dalej. No... Będzie norma czy nie? No chodź tu, chodź tu. Chodź do tatusia, chodź.
jest krążek. 20 groszy z PRL-u. Ja pierdzielę. PRL-u tu nie mogło zabraknąć. I tak się składa, że 69 pozdrawiam. Tak tu się dotarłem. Wszystkiego dobrego w dzisiejszym dniu wam życzę. Tam była chyba ta moneta, bo tak to widzę. Moneta będzie ta. Powiem wam, że no nie wiem, dlaczego ja ten sygnał wykopałem. Może dlatego, że nie ma za bardzo innych ciekawszych. Zobaczcie, to było na samym dnie. Na samym dnie. Dobra, zaraz zobaczymy, co to jest. Czekajcie. No patrzcie, tutaj nie ma sygnału. Ledwo. Już na te ID to wam nawet nie powiem, co tam jest, bo tam całe G jest, nie? Ale zobaczmy, co jest. Bo na pewno tu była moneta. No. Aluminiowa 50 z tego, z Weimaru. Dlatego jakoś tam ona dawała jakiś tam w miarę taki stabilny i równy sygnał. I powiem wam, że to jest dzisiaj najlepiej zachowana moneta. Bo jest naprawdę w fajnym stanie, co już na zdjęciu. Tu? Tu. Tu na zdjęciu widzieliście, nie? No, także mamy normę przekroczoną i do następnego dołka. Nie ma każdej mamy. Iść do hospodarki. No dobra, jest kolejne kółko. Jest tu. Powiem wam, że tak, będzie to szósta moneta, ale dlaczego tu nie ma nic więcej? Gdzie są koniny, naparstki jakieś, klamerki jakieś, no nie ma nic, zobaczcie. Tym razem znowu chyba PRL-a mam. O, ale ten tu podjechany. Kurde, 10 groszy. Ale zajechane, jakby ktoś to normalnie po murze jakimś wycierał. Nie ma szans na jakieś daty, ale no jest kolejna moneta, można powiedzieć. Dobra. Piękna pogoda. Powiem wam, że teraz to już nie jest tak zimno. No, kieruję się powoli do domu, bo no bo już czas, powiem wam. Po drodze wpada taki ołowiany pocisk od Breneki. O, dobierzemy, wiadomo. Także do następnego dołka. Chyba będzie moneta. Nie ma nic, powiem wam. Same są monety. Tak, ale ładna. Patrzcie, ta dwójka z cesarstwa wychodzi mi tutaj. W pięknym stanie.
Ale ładne naprawdę. No. Popatrzcie, jak wysycha. Jaki stan tej dwójki. No, to już jest fajna moneta. Bardzo lubię te dwójki, jedynki, ale zawsze zajechana. Tutaj mamy ładną patynkę. Zieloną, taką ciemnozieloną. No i ta, zobaczcie, ona zakrywa mi cały palec. Nie tak jak tamta w poprzedniej części. To był jakiś tam żeton taki zastępczy, czy nominalny, jakoś tak wyczytałem, bo nie za bardzo tego było na internecie też. No, a tutaj mamy dwójkę, typową z cesarstwa. Wszystkich, którzy nie widzieli tej malutkiej monety, którą znalazłem w poprzedniej części, w poprzednim filmie po prostu, to zapraszam do tego filmu. A dzisiaj powiem wam, że już was zapraszam, żebyście zostawili mi nagrodę za to chodzenie, czyli nagroda dla twórcy, kciuk w górę. A nowych widzów oczywiście zapraszam do subskrypcji, nie? Subskrypcji, dzwoneczka, tego kciuka, żebyście mieli powiadomienie o moich filmach, że są. I tyle. I po prostu może jeszcze będzie jakiś dołek po drodze, także do następnego dołka. Kurde, powiem. To tako wyszło w ziemi. Mówię, ja pierdzielę. O tak. Mówię, mina jakaś pewnie. Niestety, to jest puste. Ale powiem wam, że trzeba uważać nieraz. Mina przeciwpiechotna. Tylko, że tu jest śruba. Nie, no wiadomo to. Nic niebezpiecznego, o tak powiem. No i co? Patrzcie, kolejne kółko sobie wystawiłem na samym wierzchu. Ono tak nie było na pewno. Za następny ogryzek pruskiego fenola. Ale ogryzek. Totalny. Nic ja tu nie widzę, ale powiem wam, że no, ilościowo dzisiaj jest dobrze. Jakościowo trochę gorzej. Żeby tylko jedno chociaż srebro było. To by było fajnie. Kurde, to jest pruski fenol, czy nie? Nie wiem, może jak się wymyje, to będzie widać. I wytnie. Dla szyderców tutaj mam. Wycinkę zrobię i wyślę. Wyślę na Messengera wam wszystkim. Także patrzcie, jeszcze mam kawał drogi, nie? A już mam 8 monet. Kurde, dzisiaj naprawdę dobrze wyszło. Powiem wam tak. Jest jakiś kawałek krążka. Ja nie wiem, czy to nie jest srebro, powiem wam, ale zaraz doczyszczę. Jest ułamany, to jest fakt. Uciachany z jednej strony, ale nie przeze mnie, żeby nie było. Będzie srebro, będzie srebro. Aczkolwiek podskakiwać nie będę, bo zobaczcie, co się dzieje. Nie da rady się tu dotrzeć. Czy to w ogóle moneta była? Może jakiś medalik? Bo tu taka gruba, nie wiem, gruby. Nie ma czego się złapać, dosłownie. Nie ma nic. Może jak domyję, to jakiś napis chociaż. Ale ciężkie, nie będzie to aluminium na pewno. Dobra, jakby co, to idę jeszcze. Jeszcze mam kawałek. Normalnie to ja bym tego nie nagrał nigdy. Ale że powiem wam, że dzisiaj nie było w ogóle guzików, to i tego gaciaka nagram. Niech będzie. No, w ogóle nie, dziwne pole, same monety. Samiutkie prawie, że monety. Jak widzicie, już sprzęty zwinięte, wyłączone, bo powiem wam, że dzisiaj było to, co było. Było fajnie, było dużo. Może nie było tam jakości, ale no tak sobie chodzić i kopać, to ja po prostu uwielbiam, nie? Także było super. Powiem wam, że teraz jest gorąco. Także moja małżonka Basia przewidziała chyba, że będzie mi gorąco, mówiąc rano, że jest ciepło. Wtedy, kiedy było naprawdę zimno, ale dobrze, że jednak ubrałem dzisiaj polar, bo bym teraz po prostu się gotował, powiem wam. Także małżonko, bardzo ci dziękuję. No, zaraz się zobaczymy w domu zresztą. I tyle, powiem wam. Naprawdę, fajnie się chodziło, było tego dużo. Myślałem, że mam srebro na koniec tam w tej kawałek monety, jednak nie wiem. No nie wiem do końca, czy to jest srebro, także tyle chyba, nie? Dziękuję wam, że dobrnęliście do tego momentu. Mam nadzieję, że wam się podobało, nie? I zapraszam oczywiście na następny film, bo
z tego będzie na pewno jeden film, tak jak lubię, nie lubię klecić, doklejać i tyle, także trzymajcie się, na razie.